Petersburg, 6 czerwca 2023. Dzisiaj niezwykły dzień. Jesteśmy przy kościele Świętego Mikołaja w mieście Maryi, Matki Bożej. Mieście, które ufundował Karol Wielki pierwszym kościołem 808 roku. Mamy tutaj olbrzymi kościół Świętego Mikołaja, pozostawiony jako pomnik wojny. Barbarzyńskiej wojny, która doprowadziła do tego, że kościół, jak zaplanowali, tak i wymienili. Mamy tutaj świętego Piotra z kluczami, świętego Pawła. Kościół jako kaplicę ufundował Adolf III. Schauenburg, syn Adolfa II, który założył Hamburg. Ojciec Adolfa IV, grafa i biskupa Brunona. Kościół ten powstał 26 czerwca w 1195 roku. Pisze tutaj, że powstała pierw kaplica. Tak było zapoczątkowane nowe miasto. Po pożarze Hamburga w 1842 roku budowano nowy kościół. Nowy kościół Świętego Mikołaja. Kościół był olbrzymi. Pastorem i predigerem, czyli tym, który mówi kazania w czasach reformacji, bo tu zaczęła się reformacja, od tego kościoła. Tego kościoła zaczęła się reformacja 12 lutego 1529 roku. Wyrzucono katolików z Hamburga. A tutaj mamy, wedle planów świata, dali tutaj jako, że niszczono w Anglii. Wszystko było dobrze zaplanowane. I tak jak to, że gauleiterem Hamburga przez 20 lat był Karol Kaufmann, który był kuzynem Teodora Kaufmana z Nowego Jorku, który oficjalnie pisał, że Niemcy muszą zginąć jako naród. A trzeba wiedzieć, że 50. cesarzem rzymskim, królem Niemiec, był wnuk króla Jana III Sobieskiego, urodzony w Brukseli, w przemienieniu pańskiego, koronowany przez swojego brata, Klemensa Augusta, 12 lutego 1742 roku we Frankfurcie nad Menem. Było to 1000 lat synodu zwołanego przez świętego Bonifacego we Frankfurcie nad Menem 12 lutego 1742 roku. W tym czasie też w Hamburgu były wielkie uroczystości dziękczynne za jego koronację. Były tutaj uroczystości w 5 kościołach, czyli w tym kościele Świętego Mikołaja również. Wcześniej w kościele zwiedzali, Hamburg zwiedzali dziadek cesarza, Jan III Sobieski, razem z bratem Markiem. Było to w kwietniu 1646 roku. Dzisiaj mamy 6 czerwiec
2023. Już od 10 lat nie ma kościoła. Jest tutaj w Hamburgu. Z nazwy jest katolicki. 18 czerwca 2012 roku ustalili, że to jest kościół 19 religii. A barbarzyńcy przyszli tutaj wcześniej. Właśnie niszczyli Hamburg. I do tych barbarzyńców można naliczyć likwidatora kościoła katolickiego, likwidatora struktur kościelnych, urodzonego 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w dniu, kiedy w Rzymie został poświęcony kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla. Był likwidator kościołów. Był w kościele Serca Chrystusa Króla, obchodził swoje 40. urodziny 18 maja 1980 roku. A stamtąd też pojechał do Kolonii, do Bonn. I w pałacu wnuka Sobieskiego, Klemensa Augusta w Bonn, sprzedawał naród polski Żydowi Helmutowi Schmidtowi z Hamburga. Ustalali już w pałacu Klemensa Augusta, ustalali stan wojenny na 13 grudnia 1981 roku, kiedy spotkał się tak zwany Lolek z Wadowic jako polski papież z Helmutem Schmidtem, który był od 16 maja 1974 roku piątym kanclerzem Niemiec. Tych Niemiec, którzy otworzyli w Bonn 23 maja 1949 roku, 33. rocznicę poświęcenia kaplicy Serca Jezusa w Oświęcimiu. Kaplica Serca Jezusa w obozie dla uchodźców, gdzie było 90 baraków, została poświęcona przez biskupa Sapiehę i generała Salezjanów 23 maja 1916 roku. Karol Wojtyła, tak zwany Lolek, jako polski papież, co ciągle powtarzano, zlikwidował struktury kościelne 25 marca 1992 roku. Struktury kościelne, które powstały w diecezji chełmińskiej w lipcu 1243 roku. Tutaj mamy tablicę o powstaniu tego kościoła. Kaplica 26 czerwca 1195 roku. 1240-1250 było rozbudowane. Sto lat po powstaniu tego kościoła, 26 czerwca 1295 roku, praprawnuczka Adolfa III Schauenburga, prawnuczka Adolfa IV Schauenburga, prawnuczka Sambora II, potomkini Jadwigi Wittelsbach zmarłej w Dachau 16 lipca 1176 roku, została królową Polski. Koronowana 6 czerwca 1295 roku. Dla odnowy Królestwa Polskiego
po 216 latach. 216 lat wcześniej, 10 kwietnia 1079 roku, Matka Boska ukazała się w górce klasztornej. Najstarsze objawienie Matki Boskiej w Polsce. Jest tam sanktuarium. Potrzebowali do realizacji zniszczenia kościoła również urodzonego 10 grudnia w 1883 roku urodził się w Odesie Andrzej Wyszyński, największy przestępca świata. Zaczął współpracować od 1908 roku jako prawnik w Kijowie, skończył doktorat. Uczeń Stalina, przyjaciel Stalina, Lenina, jak również Cyrankiewicza, jak również Bieruta. Specjalnie dla likwidacji, dla Eksodusu 44 zaplanowali sobie osiedle Żoliborz w 1921 roku. W 21-20 Matka Boża objawiła się w Warszawie. Uciekali Rosjanie, cud nad Wisłą. Ale potem akcja Polaka brać, w tym uczestniczył właśnie Andrzej Wyszyński. Jak miał 18 lat, 3 sierpnia 1901 roku urodził się jego kuzyn, słynny Stefan, kardynał Wyszyński, kardynał tysiąclecia. 16 czerwca 1913 roku bierzmował go arcybiskup Julian Nowowiejski. Arcybiskup Julian Nowowiejski, który urodził się w dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes. Tego dnia w Moskwie 16 czerwca w 1913 roku powstał Ogólnomoskiewski Związek Zawodowy Solidarność. Połączyło się 60 zakładów. A wcześniej Wyszyński ze spółką zaczęli promować Adolfa, który bardzo piękne obrazy Matki Boskiej malował. A zaczęto go promować przed kościołem Teatynów w Monachium, który został wybudowany dla Maksymiliana Emanuela w dziękczynieniu za jego urodziny. Urodził się Maksymilian Emanuel 11 lipca 1662 roku. 29 kwietnia, rok potem, położono kamień węgielny pod kościół Teatynów w Monachium. 4 maja 1664 roku zawierzono całą Bawarię świętemu Józefowi, a tego dnia w Lois we Francji ukazała się Matka Boża. Matka Boża, która objawiała się przez 54 lata. 2 lutego 1662 roku na Bawelu doszło do niezwykłej koronacji. Król Jan III Sobieski, królowa Marysinka zostali koronowani, a razem z nimi 2 lutego Teresa Kunegunda Sobieska w łonie matki, regentka całej Bawarii. Była to rocznica, kiedy była koronacja cesarza Ottona I, który nie zważając na to, że Rzymianie wybrali 22 maja 1964 roku
świętego papieża Benedykta V wysłał go 23 czerwca w 1964 roku do Hamburga. Przybył do Hamburga święty papież Benedykt V 13 lipca 1964 roku. Rzymianie pragnęli przywrócenia papieża, wysłali delegację do Hamburga, gdzie tutaj zamieszkał święty papież w klasztorze świętego Angskara przy kościele, który założył Karol Wielki. Niestety w międzyczasie zmarł nasz święty papież Benedykt V, który powiedział, że to jego wysłanie do Hamburga było przeciwko woli Boga i że pragnie być w Rzymie kanonizowano świętego Benedykta V. Kanonizował go biskup, który przybył z nim tutaj do Hamburga. Kanonizowany został 10 kwietnia 1988 roku, a święty biskup, który razem z nim był sekretarz Ottona I, zmarł w Bremen 28 kwietnia 1988 roku. O tym wszystkim wiedzieli przestępcy, którzy podczas eksodusu Żydów z Hiszpanii w 1492 roku w Konstantynopolu ustalili, że wyszkolą dzieci jako kapłanów i jako lekarzy i przejmą władzę w świecie. W Lublinie w nocy z 17 na 18 sierpnia 1587 roku wybrali swojego króla, Żyda, tak tłumaczą, Saula Wala, który jego potomkowie od 1900, no więcej wcześniej, rządzą światem. 10 lat już oficjalnie w 37. pokoleniu Izraelu rządzi, od 14 sierpnia rządzi rabin David Lau. Jego ojciec, rabin Izrael Lau, Lolek, od 1988 roku bezczelnie okupuje Oświęcim. A teraz, jak widać, jak jest prawdą, nie dosyć, że akcją Gomora, bombardowaniem Rzymu w 1943 roku likwidowali diecezję po 700 latach, diecezję chełmińską, to największy przestępca świata, który urodził się w Wadowicach w dniu, kiedy było objawienie się matki, znaczy kiedy było poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół Serca Chrystusa Króla w domu Żyda Bałamuta w Wadowicach, gdzie prawa miejskie Wadowice uzyskały 10 listopada 1430 roku. Tu w Hamburgu urodził się karmelita, urodził się Żyd z rodu Arona. 10 listopada 1820 roku, po nawróceniu mocą Eucharystii 8 sierpnia w 1847 roku, odnowił karmel we Francji, w Anglii i w Polsce, w Wadowice. Także 11 września 1898 roku pisał święty Rafał Kalinowski, że dziękuję siostrom z Łagiewnik za życiorys Hermana Cohena, Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu, dzięki któremu powstał klasztor w Wadowicach. A więc kim jest największy przestępca świata? Gdy się urodził, Wyszyński
kardynał miał 19 lat, a jego kuzyn Andrzej Wyszyński, który już działał, zbrodniarz największy, miał wtedy 37 lat. Andrzej Wyszyński zmarł otruty w Nowym Jorku 22 listopada 1954 roku. A kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w rocznicy likwidacji arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, zaplanowanej i tego dnia, kiedy zlikwidowano arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, tego dnia do Oświęcimia przywieziono 303 Polaków, wśród nich Maksymilian Kolbe, na pewną likwidację na 14 sierpnia. Na 14 sierpnia 1941 roku, kiedy Wyszyński ustalał przepisy. To tak samo zbrodnia Wyszyńskiego. Dekret 31 sierpnia 1944 roku, który aktualnie jest do dnia dzisiejszego. Ściganie zbrodniarzy hitlerowskich, we których tego dnia ofiarowały się sakramentki za Polskę Chrystusową. Zginęło 35 z 4 kapłanów i ponad 1000 warszawiaków. Tego dnia do Hamburga przywieziono 80 warszawianek z strasznego obozu w Pruszkowie, który utworzono 6 sierpnia 1944 roku. Wszystko zaplanowano. Jezu, ufam Tobie, Matko Boża, Patronko Hamburga, Święty Papieżu Benedykcie V, Święty Papieżu Piusie X, wszyscy święci, wspomagajcie nas w odkryciu prawdy. Matko Boża, wspomóż naszego wysłannika, naszego księdza Michała Woźnickiego.